No nie wiem. Wiesz, smurfka? No nie wiem. Mama. No. Smurfka? Mama. No ja cię słucham. Tak chodzi. O, no to faktycznie. Nad morze jedziemy. Dobra, bo mi się dziecko tak rozgadało, że nie mogę nic nagrać. Jedziemy nad morze, jedziemy... Hi! Gdzie my w końcu jedziemy? Nie wiem. Do... No, takiej no, zobaczymy. No, a tam jest fajna ta plaża. No dobra, jedziemy w każdym razie nad morze. No to tam się szybko jedzie. Dobra, chodźcie, bo tam... Dobra, czyli jeszcze kącik modowy muszę zrobić. O tak, kawiem jestem. To ja pod wami. Nie wiem, czy widać, ale mam niebieskie rzęsy i tyle się dzisiaj pomalowałam. Idziemy stamtąd, ze stacji metra i przyjechaliśmy do Whittleby. A mieliśmy jechać, przypomniałam sobie, gdzie chciałam jechać. Chcieliśmy jechać do Whitburn Beach, która jest między Sunderlandem, bliżej Sunderlandu niż South Shields, a tak pomiędzy. Ale musielibyśmy się przesiadać na autobus. No, a tak po prostu wsiedliśmy w metro i jesteśmy, wysiedliśmy bezpośrednio nad morzem. Idziemy deptakiem, promenadą prowadzącą do morza, na plażę i jest fajnie, jest ciepło. Choć powiem wam, że mam tutaj tą narzutkę. Myślałam, że nie będę jej potrzebować. Okazuje się, że potrzebuję. Mało tego, mam jeszcze jedną narzutkę i się zastanawiam, czy jej nie założyć na siebie. U nas był upał. U nas był upał. A po co idziecie do sklepu? Ja zawsze czytałam o takich miejscach... Czekaj, Krzysiek! Ja zawsze czytałam o takich miejscach w książkach. No, takie jakieś ładne nadmorskie miejscowości. Tam mamy, proszę bardzo, morze. Uważam, że do twarzy mi w tym miejscu. Krzysiek, ja mówię, uważam, że do twarzy mi w takim miejscu. No tak. Tam dalej kiedyś byliśmy, ale szliśmy w tamtą stronę, czyli w stronę Tynemouth, pamiętam. Tam mamy jakieś stateczki pływające. I zobaczcie, co tam mamy. St. Mary's Lighthouse. To jest latarnia, do której drogę zalewa co jakiś czas. Nie wiem, ile razy dziennie, ale tam trzeba wiedzieć, o której godzinie tam pójść, ze względu właśnie na przypływy i odpływy. No i tutaj mamy taką promenadę wzdłuż morza. A tutaj mamy różne hotele, pensjonaty. No jest przepięknie, jest ładnie. Być może pójdziemy do tej latarni. Ja ich nakręcam, żeby do tej latarni pójść. Bo plan jest taki, żeby dzieciaki wyluzowały, wychillowały, żebyśmy wszyscy wychillowali i abyśmy posiedzieli na plaży. Ale jeżeli już się wysiedzimy na plaży, to ja tak jak mówię, próbuję ich nakręcić, aby jednak do tej latarni zajść. Jeśli oczywiście będzie taka możliwość, bo będzie latarnia dostępna, a nie zalana. Znaczy droga zalana. Rozbiliśmy obóz. Ogólnie upał jak nie wiem. Upał jak nie wiem. Z ekskluzywnym widokiem na latarnię. Jesteśmy na stacji metro i takie mozaiki tutaj mamy. A tam witrażyki nawet nad drzwiczkami. I tu. A tu knajpka i gra muzyka. A my idziemy tam, na stację. Jesteśmy już w Newcastle, wysiedliśmy o stację wcześniej, na stacji Manors, bo mieliśmy jechać na monument. Ale pociąg już nie jechał dalej. A że jeden nam uciekł z drugiej strony do Newcastle, to przejdziemy się na nóżkach tą jedną stacją. I tutaj kiedyś były jakieś sklepy ponoć, czy coś. O, tu też wam pokażę. O. Oglądałam kiedyś vloga na ten temat o opuszczonych miejscach handlowych w Newcastle, pustych
bankrutach i tak dalej. Gościu po prostu chodził po mieście i był między innymi w Eldon Garden. Właśnie to miejsce pokazywał. No. No i właśnie teraz przechodziliśmy. Cześć, jestem w tym dużym bojes i jestem tu wśród materiałów teraz. Jest ogromny, całe piętro ogromne. Dobrze. Minęły jakieś 2 godziny. nie całe. Zwiedziłam bojes, zwiedziłam, gdzie byłam? W takim dużym Poundlandzie. Ale wiecie co, ja weszłam tam i mnie głowa rozbolała, śmierdziało tam tym wszystkim takim. Ale muszę przyznać, bo był tutaj show w Anglii. Polki się bardzo ucieszyły, szczególnie Polki, że będzie wprowadzony asortyment z naszego polskiego Pepco do Poundland. Ja zawsze mówię, ale przecież to nie jest ta sama sieć, to się nazywa Pep and Co, a nasze jest Pepco. I to jest Deals, a to jest jakaś tam inna, nie wiem, korporacja, nie wiem jak to nazwać. Ale faktycznie te rzeczy tam są jako Pepco Home i one są napisane razem, Pepco, tak jak Pepco. I polskie ceny też są, czyli być może była albo się jakoś połączyli, albo ja żyłam w błędzie, że to są 2 różne sieci. W każdym razie faktycznie są tam rzeczy z Pepco. Ja się już tak trochę z Pepco wyleczyłam. No, taka jakość średnia. No, jak trzeba, to trzeba gdzieś tam na szybko coś kupić albo ten, ale to już wolę do IKEA jechać. A jeśli chodzi o ubrania, no to wolę już kupić jakieś używane, porządne, które już przeszły chrzest bojowy. No aniżeli takie, które się, wiecie, zbiegną w praniu i tak dalej, czy tam rozbiegną, no i jest na parę razy. Także, tak jak mówię, z Pepco się już wyleczyłam. Później poszłam do Sainsbury's kupić taki fajny chleb. No i teraz idę do Aldika po prostu i stoję przy Aldiku. Zobaczcie, zawsze mi brakowało tych oznaczeń. Wszyscy vegetarian, vegan. Nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście, bo bardzo cicho jakoś mówię. Dawno w sklepie nic nie nagrywałam, ale znalazłam ten trójkącik jabłkowy, który się okazał być wegański, także zaraz sobie zjem. Wróciłam, wiecie co się okazało? Ja to już wiedziałam, jak jeszcze byłam tam w tym Arnison Center, bo to jest między Chester Le Street a Durham. To jest centrum handlowe, no też taka galeria otwarta, w sensie, że z dworu się wchodzi do każdego sklepu z osobna. A to jest to bardzo popularne. W Polsce też kilka takich widziałam, nawet jedna jest w mojej miejscowości, gdzie połowa galerii jest w środku, a połowa sklepów jest na zewnątrz, więc no i takie się zdarzają w Polsce. No, ale co się okazało? Okazało się, że przyjechały dzisiaj do mnie, na Amazonie zamówiłam chyba 50 albo 25, teraz już nie pamiętam, czarnych, pięknych torebek. Tak jak są te takie torebki prezentowe, to one będą matowe, czarne, z czarnymi uszkami. I do tego będę pakowała teraz klientom swoje produkty, jak będą na kiermaszach kupować. No i poczta była, bo oni to wysłali Amazonem, tylko Royal Mailem. I mnie nie zastali w domu. Ale dziwne, że to nie przeszło przez moją dziurę w drzwiach. No, a sąsiadów pewnie też nie było, nigdy mnie otworzył. No to wzięli to z powrotem i prawdopodobnie jutro będzie kolejna próba doręczenia. A ja wam pokażę, co kupiłam, bo nie ma tego dużo. Choć było to tak ciężkie, słuchajcie. No ale przeżyłam. Coś może z tą dziurą zrobić. I ja już wiem, co zrobię. Ja mam w ogóle pomysł tutaj na tą kuchnię, ale dobra. A ostatnio rozmawiałam z naszym landlordem i powiedział, że wszędzie możemy robić dziury, w sensie wbijać gwoździe i tak dalej, wieszać półki, tym się mamy nie przejmować. W ogóle my mamy bardzo fajnego landlorda, to ja już wam chyba 100 razy mówiłam. Teraz nam, bo prysznic nam się jakiś czas temu przepalił i kable, bo mamy prysznic taki zewnętrzny. Taki, no, to też to jest popularne. No. To jest taki ogrzewacz wody. I przez to prysznic leci. Prysznic leci. Woda przez słuchawkę prysznicową. No.
I szybko ogarnął pana elektryka i jeszcze parę dni temu nam ktoś zwinął niebieski kosz, czyli kosz do segregowania śmieci, bo jest zielony do zmieszanych i zielony do śmieci segregowanych i nam ktoś to ukradł. No, ale landlord nasz już zamówił i będzie chyba 15 teraz, czyli co, to jest czwartek, poniedziałek, wtorek, albo jutro, jakoś tak. No, w każdym razie jutro będzie dostawa, kolejna próba doręczenia moich torebek dla klientów i ten, i prawdopodobnie jutro czy pojutrze będzie nowy kosz na śmieci. A ja wam teraz pokażę właśnie, co kupiłam, tak jak mówię, nie ma tego dużo. No i dobrze, tutaj mamy ten chleb ze Sainsbury, który tak lubię, on kosztuje jakieś 2,60, więc nie mało, ale jest bardzo dobry. Kupiłam banany, pancake'i kupiłam, borówki, bo ostatnio mam fazę na borówki. Kupiłam 3 gotowce, to jest tak, jakieś sticksy, jakieś jakieś coś a la nuggetsy pewnie i jakieś paluszki. Tutaj są jakieś bułki, tutaj pomidory, zobaczcie jak one pięknie wyglądają i one nie tylko wyglądają, ale też pachną słońcem, jak one mi się podobają. Kupiłam jakiś ser wegański, są co? Jabłka! I tu są kiwi. I tu kupiłam, bo już nie chciałam brać paczkowanych, więc kupiłam 5 takich dużych tych. Nawet żadnej torby na to nie wzięłam. Po prostu wzięłam luzem, pani na kasie podałam. Tu kupiłam sałatkę taką makaronową. My ją bardzo lubimy z Krzyśkiem szczególnie. Pasta oliwkowa. W Lidlu byłam. I ta gotowana. Podzielę na pół każdą i każdy będzie miał swój kawałek. A tu kupiłam, gdzie ja to kupiłam? No właśnie w tym funciaku kupiłam. To jest marker akrylowy. No, w kolorze złota. Bo wiecie, że ja złotymi markerami wypisuję, a zamówiłam sobie teraz na eBayu ten marker, co zawsze używam, no ale muszę na niego poczekać, on jakoś tak w czwartek chyba przyjdzie. Choć wiem, że jest tu już wysłany, więc może być szybciej. No i to wszystko. Teraz będę jadła śniadanie. Ten trójkącik, to ciasteczko takie z jabłkiem w środku, to zjadłam pod Lidlem i przez to nie zdążyłam na autobus wcześniejszy. Chyba się zaraz zabiorę za pracę. Na następnego. A jeszcze wam coś pokażę. Jak byliśmy teraz w Whittleby, to znalazłam Seaglasses. To jest Seaglass i to jest Seaglass. I kilka ma gdzieś tym, on miał w plecaku. Chciał, żeby mu tam dać, to mu tam dałam. No, ale widzicie, Seaglass nie tylko w Seaham, ale też można, no w Seaham to oczywiście jest ich bardzo dużo, jeden na drugim, a tutaj po prostu tak co jakiś czas się jakiś przypadkiem uda znaleźć. A tu jest, co to jest? Nie wiem, to jest jakiś, nie wiem, jakiś kwarcowy czy coś. Wziąłam, bo fajnie wyglądał, jak był mokry. W sumie dalej fajnie wygląda. Dzisiaj trochę urozmaicony koktajl, bo będzie z, widzicie, tu mamy banan, czyli to, co zawsze podstawa, czyli, sekunda, dałam pauzę, bo odkręcałam mleko sojowe, takie zwykłe dzisiaj mam takie. No więc tak, podstawa to jest banan, te wszystkie moje ziarenka, które zawsze daję, czyli chia, słonecznik, siemielniane i orzeszki. I dzisiaj dodałam do tego jeszcze tą kreatynę, jak widzicie. I dodałam jeszcze do tego właśnie pół kiwi i dodałam mandarynkę. I teraz to zalewam wszystko i będę miksować i będzie pyszny koktajl. No i śniadanie oczywiście standardowo.
No i koktajl prezentuje się tak. No nie wygląda najlepiej. On codziennie wygląda tak samo, ale on nie ma się prezentować. On ma być zdrowy i ma smakować. A za ścianą mi się tłucze pan, bo jest obok dom do wynajęcia. Albo do kupienia. Już nawet nie wiem. No. A w tle oczywiście pracuje moja robiarka kawy, czyli ekspres. I właśnie się już zrobiła. No i śniadanie zrobię. I wiecie, że mnie takie śniadanie naprawdę trzyma o masę godzin. Tak naprawdę kolację jem tylko dlatego, żeby ją jeść. I tak naprawdę kolację jem koło 17, 18 i ja już naprawdę później nie czuję głodu. Chyba, że Krzysiek coś fajnego kupi po drodze, to wtedy sobie na przykład coś zjem. No i wtedy muszę sobie na następny dzień post przedłużyć. Bo Krzysiek jest późno. Po 19 w domu. Czyli już w moim czasie postu. Więc jak on coś przyniesie, ja coś zjem, no to tak jak mówię, przedłużam post na następny dzień po prostu. Smaruję właśnie. Zamiast jakiegokolwiek innego smarowidła daję sobie ten smashed avocado. No i dodaję dwa kawałki takiego. Wiecie, dlaczego ja to kupuję? Bo to jest wzbogacone witaminami. I mimo, że to jest zrobione z różnych takich alternatywy mleka, jakby to powiedzieć. No nie jest to ser. Wiadomo, naturalny ser jest zdrowy. Ale jakby na to nie spojrzeć, to jeżeli jecie ser ze sklepu, z marketu, to co wy jecie? No też nie jecie zdrowego sera. A ja tak jak mówię, ze względu na to urozmaicenie tymi witaminami, czy tam wapniem, czy czymś, po prostu to wykorzystuję, no, żeby sobie coś tam dostarczyć. No i też co jakiś czas mi to po prostu smakuje, ale nie używam, nie kupuję takich rzeczy dużo. Zdarza się. Ale ja go mam naprawdę na długo, na 2 tygodnie. No, już później nawet czasami muszę, no niestety, wyrzucić, bo ja tego nie przejem sama, a oni tego nie lubią, chłopaki. I czasami taki, wiecie, kawałeczek jednak wyrzucam, bo po 2 tygodniach to już nie jest dobre. A teraz smaruję tym tu, czyli pastą oliwkową. Dobra, resztę zrobię poza kamerą. Mówię, dołożę jeszcze jeden plasterek. No i wezmę sobie talerz. A i mamy na talerzyku. Słuchajcie, mam dzisiaj takie żółte palce przez mandarynki. I tak pojechałam na zakupy, bo dzieciom rano mandarynki obierałam. Coś pięknego. Ale to jest nic. Ja ostatnio tak miałam z kurkumy całe żółte paluchy. Wiecie, po co przyszłam? Jeszcze sobie dodam tego troszeczkę. Tak, dla smaku tylko. I zostawię trochę chłopakom, bo tego jest dużo i niedużo. W zależności od tego, kto jak bardzo lubi. No i śniadanie gotowe. Jeszcze tylko kawę sobie po prostu wleję i tyle. A dzisiaj w moim śniadaniu dużo węgli. Ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Smacznego! Cześć, w tle pralka, a chcę Wam pokazać, co do mnie przyszło i tak się cieszę. Wiecie już z poprzednich nagrań, co do mnie przyszło, bo Wam o tym mówiłam, a jak nie wiecie, bo nie słyszeliście, no to zobaczcie. Ja już się dogrzebałam, wyciągnęłam fakturę. Zobaczcie, całe 50 sztuk takich oto. Czekaj, jak to teraz wyciągnąć? O, w ten sposób. Wyciągnę najpierw jedną. O. I tak, ja tu mam złoty marker. I może zrobimy próbę. I będą te torebki wyglądały tak. Co wy na to? Ja uważam, że jest ślicznie. Pomimo to, że pisałam to teraz jedną ręką, drugą ręką trzymając kamerę, dokładnie telefon, myślę, że to będzie pięknie wyglądać. Usiądę sobie, bo wam coś jeszcze opowiem. Przed chwilą te torebki przyniósł mi mój ulubiony
O, Dante krąży. Ostatnio Dante się tutaj często pokazuje. Te torebeczki przyniósł mi mój ulubiony listonosz, z którym zawsze gdzieś tam pogawędzimy po drodze, gdzieś tam zobaczymy, czy jak on mi coś przynosi, jakąś paczkę, to zawsze coś tam zagadamy. I wspomniałam o tym, bo się pyta, a co robisz? A ja mówię, a oglądam sobie tutorial o szyciu na tym. A on się pyta, na Amazon? A ja mówię, nie, na YouTube. A on, lubię YouTube. A ja mówię, że ja też i mam nawet swój kanał. No, dałam mu swoją wizytówkę, powiedziałam, jak mam mnie znaleźć na YouTube. Pytał się, ile mam filmów, ilu subskrybentów. Ja mówię, a właśnie dzisiaj pykło 100 subskrybentów. Mu mówię, tak, właśnie świętujemy. Dzisiaj mam pierwszych 100 subskrybentów. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Już wczoraj i przedwczoraj widziałam, że jest 99, więc już wiedziałam, że zaraz pyknie ta setka. No, i pan wziął moją wizytówkę i powiedział, że będzie oglądał. Mam nadzieję, że coś zrozumie z tych filmów. Ja tam napisy zawsze daję. Pozdrawiam pana listonosza. No i co? No i fajnie. No to teraz mam pracę, będę sobie opisywać te torebki i ja zawsze marzyłam o tych czarnych torebkach. Ja wiem, takie małe marzenie, ale spełnione marzenie. Każde się liczy. Dzwoniłam też przed chwilą do Tiny Mouth, pan miał miejsce, ale tylko na sobotę, a w sobotę ja będę w Killingworth, więc nie mogę w sobotę jechać do Tiny Mouth. Myślałam, że się dostanę na niedzielę, ale jest busy, więc następnym razem. No proszę bardzo, przywieźli kosz mamy, no trochę brudny, ale ważne, że jest. Oni ten kosz przywieźli, jak mnie nie było, bo ja prosto po szkole poszłam do Morrisona i do Charity Shopka sobie spojrzeć i przyszłam teraz do domu, patrzę przez okno, o jest kosz, wreszcie będziemy mieli gdzie wyrzucać, bo wiecie co ja zrobiłam, zobaczcie. O, tu je wyniosłam, bo nie chciałam tylko w domu trzymać. Teraz będzie trzeba to tam powrzucać, ale to najpierw sobie zjem śniadanko. Ale to tak, zobaczcie, jak to człowiek produkuje śmieci dużo, nie? I teraz jakby tego wszystkiego nie segregować, to by trafiło do odpadów zmieszanych. A tak? Coś jeszcze można z tym zrobić i tego jest naprawdę bardzo dużo. To są tylko nasze zbiory z paru dni. A teraz sobie wyobraźcie teraz, ile na jednej ulicy jest mieszkańców, później w całym mieście, w całym, nie wiem, województwie, kraju, na świecie, ile my ton dziennie śmieci produkujemy i tak jak mówię, połowa z nich jest do ponownego wykorzystania. I tak to nie ratuje sytuacji stuprocentowo, ale mimo wszystko... Ja myślę, że warto jest segregować śmieci. Bardzo się cieszę, że tutaj prawo to nakazuje. W Polsce też prawo to nakazuje. Trzeba to robić i stosujmy się do tego po prostu. Dla własnego dobra, dla dobra naszych kolejnych pokoleń. No i dla własnego czystego sumienia tak naprawdę, bo możemy to robić. A to jest tylko po prostu oddzielenie zwykłych śmieci. Jedne od drugich. Tyle. Na bieżąco.